imieniu zarządu wojewódzkiego oraz własnym dekoruje drucha czarnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Gratuluję. W imieniu zarządu wojewódzkiego oraz własnym dekoruje drucha złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Gratuluję. Skupiajcie się wokół tego sztandaru Bogu na chwałę i ludziom na pożytek. Poza tym odczytam list gratulacyjny od drucha prezesa Jana Rysia. Szanowne druhny, druhowie, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczynie, serdecznie gratuluję uroczystości wręczenia sztandaru i odznaczenia waszej jednostki złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Z głębi serca życzę państwu wszelkiej pomyślności, bezpiecznej służby, skutecznych interwencji, a przede wszystkim nieustającej troskliwej pieczy świętego Fr. Jana. Serdecznie życzenia kieruję również pod waszym najbliższym adresem przyjaciół, sympatyków wspierających polskie pożarnictwo. Podpisał prezes oddziału wojewódzkiego Jan Ryś. Z okazji uroczystości 85-lecia powstania jednostki OSP Lubczyna, wręczenia sztandaru i odznaczenia jednostki OSP na sztandar złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, w imieniu zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP w Wieruszowie oraz własnym składam serdeczne życzenia i gratulacje wszystkim druhnom i druhom za waszą ofiarność oraz osiągnięcia zaszczytnej pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Z dumą możemy patrzeć dzisiaj na dorobek i dokonania waszej jednostki. Należą się wam, druhowie, słowa podziękowania za ofiarną strażacką służbę, bezinteresowną społeczną pracę dla dobra jednostki OSP, mieszkańców waszej wsi, gminy i powiatu. Swoim postępowaniem i zaangażowaniem w działalność strażacką bądźcie wzorem i przykładem dla młodego pokolenia strażaków. W imieniu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lutotowie chciałam serdecznie podziękować za to zaproszenie i na ręce pana prezesa straży złożyć serdeczne gratulacje z okazji 85-lecia powstania jednostki oraz uroczystego wręczenia sztandaru. Gratuluję wspaniałego jubileuszu, składam głębokie wyrazy uznania strażakom i wszystkim rodzinom. Życzę dalszego rozwoju, osiągnięć i zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata ofiarnej społecznej służby. Gratuluję. Pierwszym prezesem był Tadeusz Czaniecki. Miesiąc po wyzwoleniu Lubczyny straż wznowiła swoją działalność. 13 lipca 1947 roku jednostka otrzymała sztandar, który używany jest do dnia dzisiejszego. W kwietniu 1967 roku oddano do użytku dom strażaka. W latach 1970-2000 prezesem jednostki był druh Edmund Berski, który to bardzo mocno przyczynił się do budowy i rozbudowy domu strażaka. Od 2021 roku zarząd działa w następującym składzie. Prezes Stanisław Błoch, wiceprezes naczelnik Andrzej Rachwał, wiceprezes Bogusław Solecki, zastępca naczelnika Piotr Wiśniewski, skarbnik Magdalena Puchalska, sekretarz Beata Duchnik, kronikarz Roman Szczepaniak, gospodarz Maria Błoch, członek zarządu Waldemar Cygan. Szczególne podziękowania kieruję do państwa, Marzeny i Lesława Binków, Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, radnego Rady Miejskiej pana Piotra Niełasnego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszanowie, pani Oldze Berskiej, państwu Ewie i Bogdanowi Moska, państwu Marii Stanisławowi Było, państwu Aleksandrze i Andrzejowi Rakwał, państwu Elżbiecie i Romanowi Burzała, państwu Małgorzacie i Rafałowi Otremscy, państwu Dorocie i Romanowi Szczepaniak, państwu Katarzynie i Dominikowi Banach, rodzinie Wiśniewskich, państwu Agnieszce i Andrzejowi Pruchnicy, państwu Jadwidze i Bernardowi Berscy. Dziękuję księdzu proboszczowi za poświęcenie sztandaru. Dziękuję Komitetu Ufundowania Sztandaru z przewodniczącym druhem Ryszardem Koprem. Dziękuję za przybycie członkowi Głównej Komisji Rewizyjnej, druhowi Janowi Dudce, członkowi zarządu oddziału wojewódzkiego, druhowi Januszowi Pieczakowi. Druh Andrzej Rachwał melduje jednostki OSP po uroczystości. Dziękuję, proszę prowadzić dalej. Rozkaz. Na marsz.